Szanowni Państwo, jesteśmy w Centralnym Ośrodku Sportowym w Spale, przyjmując uroczystość otwarcia zremontowanego stadionu. Tego stadionu, który w istocie ukształtował Spałę, ukształtował to centrum polskiego sportu i dzisiaj najnowocześniej ukształtowany, najnowocześniej stworzony sprawia, że będziemy mieli nie tylko jeszcze bardziej wspaniały sport, ale także sprawia, że młodzież polska będzie mogła na tym stadionie także ćwiczyć, że młodzież polska będzie mogła dzięki temu stadionowi także zwiększać swój potencjał siły fizycznej, ale i siły duchowej. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy to zorganizowali, ale także mamy świadomość, że ich podziękowania, jakie dzisiaj były składane rządowi polskiemu za to, że sport, w tym właśnie sport tutaj w Spale, otrzymuje olbrzymie pieniądze na rozwój sportu w Polsce, ma niesłychane wrażenie. Dlatego, bo polskiej młodzieży sport jest potrzebny, a żeby był zrealizowany, potrzebna jest Spała, a żeby był zrealizowany w Spale, potrzebny jest taki znakomity stadion. Za to jesteśmy wdzięczni. A realizacja tego wielkiego, wspaniałego zadania z tym stadionem była możliwa także dzięki panu staroście powiatu tomaszowskiego. Naprawdę wszyscy jesteśmy mu wdzięczni, bo jego praca, jego wysiłek jest dla polskiego sportu nie mniej ważny niż dla powiatu tomaszowskiego. Serdecznie chcę powitać każdego z was z imienia. Jeśli popełnię błąd, to bardzo proszę o wybaczenie. A więc zaczynamy. Bardzo serdecznie witamy pana marszałka, seniora na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Antoniego Macierewicza. Widzę, że przed chwilą dotarł do nas pan minister wsi, rolnictwa i rozwoju wsi, pan Robert Telus. Pan Robert tutaj, Telus, jako poseł występuje w dwóch rolach, bo jako opocznianin też bardzo często tutaj gości. Serdecznie witam przedstawiciela marszałka województwa łódzkiego, panią radną Ewę Wędrowską. Zbieżność nazw jest nieprzypadkowa, bo prywatnie to moja małżonka. Witam samorządowców, witam pana starostę powiatu tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego. Powiada się, że Tomaszów Mazowiecki leży koło Spały, ale oczywiście to nieprawda. Witam pana prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, pana Marcina Witko. Myślę, że w sposób symboliczny w ten sposób podziękujemy tym, którzy decydują o budżecie państwa polskiego. Tym, którzy na sport zadbali o to, aby pojawiły się ogromne pieniądze. Takie, których sport polski jeszcze nigdy nie miał. 3 miliardy 600 milionów złotych polskich. W jednym tylko roku. To jest coś fenomenalnego. Panie Marszałku, zechce pan przyjąć podziękowania dla wszystkich parlamentarzystów za to, że tak hojnie wsparli polski sport. Senior, nasz posłów, marszałek, pan Antoni Macierewicz, poseł na Sejm. Szanowny panie dyrektorze, panie prezesie, wszyscy panowie prezesi, dyrektorzy, przedstawiciele, wspaniali przedstawiciele, wielcy przedstawiciele polskiego sportu. Ci, którzy tutaj trenowaliście, ci, którzy w Polsce trenowaliście, ci, którzy w Polsce przekazywaliście swoją
wielką pracę, swój wielki wysiłek, swoją determinację. Myślę, że jesteście świadomi wszyscy, jak olbrzymie znaczenie dla narodu ma duma ze zwycięstwa w sporcie naszych przedstawicieli. To jest jeden z tych elementów, który wychowuje polskie społeczeństwo, który kształtuje polskie społeczeństwo. Dlatego jestem dumny, że mogę w imieniu pani marszałek Elżbiety Witek i w imieniu Sejmu Rzeczpospolitej podziękować za tę wielką pracę, jaka tutaj została zrealizowana. Panie dyrektorze, szanowni państwo, ci, którzy ten stadion odtworzyli, odbudowali, tak, żeby odpowiadał współczesnym potrzebom polskiego sportu. Wszyscy jesteśmy świadomi, że sport ma szczególne znaczenie, nie tylko dlatego, że wychowuje nas wszystkich waszą wielką, waszym wielkim trudem i wielkimi zwycięstwami, ale także dlatego, że po raz pierwszy od dziesiątków lat ten ośrodek oddziaływuje na wszystkie szkoły w Polsce, a na pewno na szkoły w województwie łódzkim. Co do tego nie ma wątpliwości, a w szczególności na szkoły okręgu 10. W szczególności. I mówię to dlatego, że przyjechaliśmy ostatnio ponad 10 szkół, w których są nowoczesne hale sportowe. Wspaniałe, rewelacyjne. Takie, w których żaden z nas nigdy nie trenował. No, ja mam swoje lata, ale jak wielu z państwa zapewne, czy niektórzy z państwa zapewne wie, WF był realizowany naprawdę w takich malutkich salkach. WF był realizowany w kawałkach szkoły, albo też tylko na zewnątrz, w zupełnie nieukształtowanych sportowo przestrzeniach. A teraz WF jest naprawdę realizowany przez młodzież polską we wspaniałych miejscach i oni wszyscy odwołują się właśnie do tego centralnego ośrodka sportowego. A teraz będą się odwoływali do tego wspaniałego stadionu. Jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego, bo sport kształtuje mentalność młodzieży. Bo sport sprawia, że młody człowiek uczy się walki, wysiłku, ale i zdolności przezwyciężenia trudności, czasem klęski. Sport jest jednym z największych elementów kształtujących świadomość młodego człowieka. Nie ma nauki bez rzeczywiście sportu. Nauka bez sportu jest nie do zrealizowania, nie do wychowania. A polskiej młodzieży, Polakom, potrzebna jest ta siła, jaką daje sport. Potrzebna jest ta determinacja, jaką daje sport. Potrzebna jest ta zdolność przekształcania swoich problemów, swoich trudności i zwyciężania. Nawet wtedy, jeżeli się jest drugim, trzecim czy dziesiątym. Ale ważne jest, że potrafi się współdziałać i rywalizować, walczyć i nie przegrywać. Myślę, że pan major reprezentujący 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej, podobnie jak panowie policjanci, jak pozostali przedstawiciele formacji mundurowych, znakomicie to wiedzą, jak wielkie znaczenie dla ukształtowania właśnie tożsamości wojskowej, tożsamości policyjnej, tożsamości mundurowej ma sport. A nie ma czego, co jest nam bardziej dzisiaj potrzebne, jak właśnie siła psychiczna. Siła moralna, ta, którą tutaj, dzięki poświęceniu pielgrzymi księży, nie tylko nas, ale także poświęceniu tego terenu, będą wszyscy, którzy będą tu trenowali, właśnie mogli z tego korzystać, z tego przekazania. Słowa Boże, nie ma rzeczy ważniejszych jak Słowo Boże. Za to serdecznie dziękuję. Jestem pod wielkim wrażeniem. A na koniec dziękując najmocniej za możliwość przekazania tego podziękowania
rządu polskiego, tego rządu polskiego, który jest świadom, te pieniądze, o których ten pan dyrektor powiedział duże, one są za małe jeszcze. Ich musi być więcej. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem starostą Tomaszowa Mazowieckiego, który tutaj odgrywa tak wielką rolę w podjęciu tej decyzji, wsparciu tej decyzji, że będzie ich więcej. I myślę, że pan minister też nas wesprze w tej sprawie, żeby było więcej tych pieniędzy, żeby we wszystkich szkołach, ale we wszystkich środowiskach były właśnie miejsca sportu kształtujące naszą tożsamość. A ja wierzę, że wśród tych miejsc sportu tutaj, poza tą wspaniałym stadionem, będzie także basen z wieżą 10-metrową. Bardzo to proszę. I naprawdę dwoma trampolinami, jedynką i trójką. Ja wiem, że to jest sport, który jest bardzo ograniczony, jest, nie wiem, może niecałe 1000 osób w całej Polsce, którzy ten sport uprawiają, ale to jest sport naprawdę wspaniały, nie gorszy niż lekkoatletyka, choć lekkoatletyka to jest największy sport polski, który każdy z nas od dziecka pamięta, który nas kształtował wszystkich i będzie kształtował dzięki temu stadionowi naszą młodzież, która stworzy wielką, sportową, silną, chrześcijańską, narodową Polskę. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, panie marszałku, panie ministrze, szanowni trenerzy, koledzy dyrektorzy, służby mundurowe, wszyscy zgromadzeni na tej dzisiejszej uroczystości. To, o czym wspominał tutaj pan marszałek, wyjątkowe pieniądze dla sportu polskiego, wyjątkowe pieniądze również tutaj inwestowane na terenie powiatu tomaszowskiego. Piękna, wspaniała inwestycja, która będzie tym elementem i tym wyznacznikiem znanym nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Przyjeżdżają tutaj sportowcy z ponad 60 państw świata, żeby trenować właśnie w takich warunkach. Drodzy Państwo, spała to jakość, spała to tradycja, historia, to jest element promocji zarówno naszego powiatu, jak i również całej Polski. Owszem, jest 8 centralnych ośrodków sportu, jak tutaj wspominał pan Witold Roman, ale spała jest utożsamiana jako ten podstawowy ośrodek, na bazie którego wykuwa się medale. Jest takie hasło mówiące o tym, że dzięki Spale są medale. Drodzy Państwo, wyjątkowe lata dla polskiego sportu, dla tych wszystkich, którzy chcą sportu uprawiać. Przy okazji tej ważnej, istotnej uroczystości ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam w poniedziałek na otwarcie hali sportowej przy drugim liceum ogólnokształcącym. To również jest inwestycja na poziomie kilkunastu milionów złotych. Więcej. Miałem tego nie mówić. Wczoraj po południu przychodzi informacja, że dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyce powiat tomaszowski otrzymał 1 000 000 złotych na modernizację 3 orlików. To, drodzy Państwo, pokazuje, że rząd myśli wszechstronnie. Myśli nad kondycją zdrowotną naszego społeczeństwa. Kto uprawia sport, jest zdrowy. Kto inwestuje w sport, przynosi to wielokrotne zyski w perspektywie przyszłości. Zachęcamy wtedy dzieci, młodzież, ale również osoby dorosłe do tego, żeby sport uprawiały, żeby poprawiać, tak jak powiedziałem, swoje zdrowie. To jest inwestycja w naród. Bardzo serdecznie gratuluję tutaj panu dyrektorowi, gratuluję tym wszystkim, którzy z nim współpracują, że możemy się dzisiaj cieszyć tak wspaniałą inwestycją. Ta modernizacja, drodzy Państwo, no, była przygotowywana przez lata, ale efekt jest naprawdę wyjątkowy. Mam nadzieję, drogi Waldku, że w kolejności następnej będzie basen, jego w
właśnie remont, rozbudowa i to może w takiej formie, jak tutaj proponował pan marszałek. Drodzy państwo, doczekaliśmy dobrych czasów. Tutaj widzę, że ten uśmiech gości u wszystkich, którzy są zgromadzeni na tej uroczystości. Czyli ta perspektywa rozwoju polskiego sportu jawi się bardzo jasno. I to, co, drodzy państwo, jest istotne, buduje to, można powiedzieć, siłę, wielkość całego naszego narodu. Są obecni kapłani, jest ksiądz Edward Plej, który zawsze dobrym słowem zwraca się do wszystkich sportowców, a są różne sytuacje. Są trudności, nie zawsze jest pięknie, nie zawsze jest wspaniale, ale jednak to podnoszenie na duchu, dodawanie tego ducha, no, powoduje, że te kariery sportowe, one rozwijają się dalej i przynoszą to, co jest dla nas istotne, określone sukcesy zarówno w ramach Polski, Europy, jak i też całego świata. Jeszcze raz bardzo serdecznie tutaj gratuluję przede wszystkim panu dyrektorowi. Oczywiście to, co zostało wspomniane we wszystkich ośrodkach, które są tutaj przywołane, mamy do czynienia z wielkimi inwestycjami. Jest tutaj dyrektor Zdzisław Ryder, czyli z Wałcza. Wczoraj odbierano halę tak na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. To, proszę państwa, tak jak powiedziałem, wspaniałe, wyjątkowe dni. I dziękuję również jeszcze raz tutaj panu dyrektorowi Witoldowi Romanowi, że podejmuje takie odważne decyzje, które wiążą się z rozwojem polskiego sportu. Drodzy państwo, wielka radość jeszcze raz. Gratulacje. Wszystkiego dobrego. Drodzy państwo, teraz ten moment, który jest momentem symbolicznym, ale bardzo ważnym, chciałem zaprosić do takiego symbolicznego przecięcia wstęgi, bo wtedy dopiero będzie można już dopiero trenować tutaj, szanownego grona dołączyć. Proszę państwa, tak więc przed nami symboliczny moment oficjalnego przecięcia wstęgi na nowym lekkoatletycznym obiekcie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Proszę państwa, tak więc ten symboliczny moment mamy już w tej chwili za sobą. Przygotowaliśmy wraz z młodzieżą taki mały akcent z prośbą, abyście zechcieli państwo przyjąć ten mały dar. I to jest też także was symboliczny moment otwarcia tego stadionu. Panie speakerze. Mamy tutaj dla naszych wspaniałych gości, proszę państwa, ten symbol, o którym mówił pan dyrektor, zdrowa, najzdrowsza żywność w postaci naszych polskich jabłuszek. Myślę, że z przyjemnością przyjmiecie państwo ten symboliczny dzisiejszy znaczek, który można spokojnie skonsumować bez obaw, na pewno tylko przysporzy nam kolejnych witamin i zdrowych odczuć. Tak więc sportowe, zdrowe życie, jabłuszka na pamiątkę z biało-czerwonymi wstążeczkami, proszę państwa. To taka skromna pamiątka, dzisiejsza, symbol tego otwarcia nowego, lekkoatletycznego obiektu, bo tak można powiedzieć. Super, wspaniały obiekt treningowy dla polskich lekkoatletów przede wszystkim, ale nie tylko dla całej rodziny sportowej.